Witam serdecznie wszystkich fanów bloga Co do Gara. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić domowym sposobem kurczaka z KFC. Dokładnie będą to piersi z kurczaka. Mam tutaj już ponacinane około 5 dużych piersi z kurczaka na takie kawałki. Są to niewielkie kawałki, przez to szybciej się usmażą. Zaczynamy od doprawienia kurczaka. Mam tutaj własną mieszankę przypraw. Jest tutaj bardzo dużo czerwonej papryki. Rozmaite zioła, m.in. majeranek, tymianek, rozmaryn. Możecie dać swoje ulubione zioła. Polecam również sproszkowany imbir, może być cebula, może być czosnek. Gdzieś jedną drugą tych przypraw dodaję do kurczaka, reszta pójdzie do panierki. Następnie całość mieszam. Niech się maceruje minimum pół godziny. Kolejnym etapem jest przygotowanie panierek. Pierwszą panierką będzie mąka. Mieszamy ją z pozostałą połową przypraw. Będziemy w niej na sam pierw maczać nasze kurczaki. Kolejnym etapem będą rozbełtane jajka. Mam tutaj około 3 jajek. Dodaję odrobinę mleka, żeby cała mikstura była odrobinę rzadsza. I ostatnim etapem są płatki kukurydziane. Mam tutaj około 1,5 szklanki płatków kukurydzianych. W torebce foliowej to jest najlepszy patent na tego typu dania. I wszystko miażdżymy na niezbyt drobną masę. Jak widzimy, płatki powinny mieć taką strukturę, niezbyt drobno połamane. Dodajemy do nich resztkę naszej mieszanki przypraw i odrobinę mąki. Całość mieszamy. A zatem zaczynamy naszą manufakturę. Bierzemy po jednym kawałku kurczaka, maczamy w mące. W takiej dużej miseczce będzie łatwiej nam mieszać. Nie trzeba do tego angażować dłoni. Następnie obtoczone już w mące kawałki maczamy w jajku dokładnie i wkładamy do naszych płatków kukurydzianych z mąką, z przyprawami. Kilka kawałków, nie za gęsto. Cało zwijamy i obtaczamy. To jest najlepsza metoda, nic nam się nie brudzi. Gotowe, obtoczone kurczaczki widzimy, jak w oryginale. Wkładam na rozgrzany olej. Jak widać, jeszcze jest zbyt zimny, za chwilę je włożę. Olej jest już dobrze rozgrzany, a zatem dajemy nasze kawałki kurczaka. Powinny się smażyć kilka minut, jest to pierś, więc dojdzie bardzo szybko. I tutaj krótki patent, jeśli chodzi o skrzydełka albo pałki z kurczaka. Aby nie usmażyły się za szybko, marynujemy je przez całą noc w odrobinie alkoholu wymieszanego z rozbełtanymi białkami kurzymi. Alkohol sprawi, że temperatura smażenia wokół mięsa będzie niższa, przez to panierka nam się nie przypali. A zatem czekamy kilka minut. Nasz kurczak jest już gotowy. Najlepiej podać go z domowymi frytkami. I do tego prosty sos, majonez zmieszany z ketchupem. Można zrobić wersję rosyjską. Wystarczy pokroić w drobną kostkę korniszony. Ja mam tutaj tradycyjną, do tego troszkę soli, pieprzu. Można jakieś zioła dać. Życzę wszystkim smacznego.